umowa sponsorska pomiędzy PPL-em a Eleklerk Moja Radomka-Radom. Powstaje Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach. Ciąg dalszy rekrutacji na stanowiska na lotnisku Warszawa-Radom. W poniedziałek 8 listopada podczas konferencji prasowej w powstającym terminalu lotniska w Radomiu pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze a zespołem siatkarskim Eleklerk Moja Radomka-Radom doszło do podpisania umowy sponsorskiej. Porozumienie ma obowiązywać na okres sezonu 2021-2022, jednak jak wspomina prezes portów lotniczych Stanisław Wojtera, w przypadku obopólnego zadowolenia współpraca w przyszłości będzie się rozwijać. W imieniu PPL umowę podpisał wiceprezes Paweł Siennicki. Bardzo się cieszę, że umowa właśnie z Radomką dzisiaj zostaje podpisana, bo to nie jest tylko umowa sponsoringowa. To jest też tak naprawdę taki nasz wyraz tego, że stajemy się częścią społeczności Radomia, że tak naprawdę lotnisko Warszawa-Radom, jak również PPL, chce być tutaj, chce być w Radomiu. Współpraca z PPL to kolejny wielki sponsor i szansa dla Radomki, by zaistnieć wizerunkowo. Łukasz Kruk, dyrektor drużyny z Radomia, stwierdza, że taka współpraca pozytywnie wpłynie na sportowe ambicje zespołu i wierzy, że za kilka lat z naszego miasta będzie się latać na europejskie puchary. Jak wiadomo, na rynku sportowym w Radomiu jest ciężko w tej chwili o pozyskanie takiego sponsora. Nie mówię tu tylko o kwestiach finansowych czy organizacyjnych, natomiast na pewno współpraca z PPL-em da nam bardzo dużo wizerunkowo jako klubowi, który jest stosunkowo młody. Na koniec oficjalnego podpisania umowy radomskie siatkarki w krótkiej grze pokazowej zaprezentowały swoje zdolności, a potem odbyło się wspólne zwiedzanie budowy terminala na radomskim lotnisku. Widać już pierwsze efekty powstającego w Krzyżanowicach Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Wyłoniono wykonawcę, który już teraz zarządza placem budowy. Mamy 3 DPS-y, domy pomocy społecznej, mamy świetlice socjoterapeutyczne, mamy warsztaty terapii zajęciowej, ale tutaj rzeczywiście taką opowieść ukułem, ale myślę, że to oddaje. Jest to taki DPS z 5 gwiazdkami. Myślę tutaj o Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym do świadczonych na terenie powiatu radomskiego wysokiej jakości całodobowych i dziennych usług. Zanim ogłosiliśmy, że takie przedsięwzięcie będziemy realizować, to dokonałem pewnej diagnozy w powiecie radomskim i tak naprawdę od zaraz 250 do 300 osób potrzebuje takiego wsparcia. Pobyt w takim ośrodku będzie dedykowany, jak powiedziałem, tym osobom potrzebującym, natomiast przebywać będą do 3 miesięcy po to, żeby wzmocnić ich psychikę, również zaktywizować ich rehabilitację. W 2022 roku budowa powinna zostać dokończona, a powstały ośrodek wyposażony w odpowiedni sprzęt. Początek 2023 roku to kolejny moduł. Ten projekt obejmuje 2 moduły. Pierwsze, budowa, wyposażenie, 4,5 miliona złotych i drugi to jest finansowanie tak naprawdę ze środków rządowych, drugi moduł i w 2023 roku będziemy chcieli już ruszyć z usługami. W ramach zagospodarowania terenu powstaną m.in. ciągi komunikacji pieszej i jezdnej czy miejsca parkingowe. Jakość będzie nowa. Standardy będą najwyższej jakości, które przecież co roku są podwyższane, jeśli chodzi o oczekiwania i bardzo dobrze, ludzie oczekują lepszych standardów. Opieka będzie specjalistyczna i fachowa, ale przede wszystkim ta rehabilitacja, czyli sprzęt, który jest potrzebny do pracy bezpośredniej, indywidualnej z tymi bardzo potrzebującymi ludźmi. Całość inwestycji opiewa na kwotę 4 400 000 zł, z czego 3 miliony to dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny. Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa o porozumieniu zawartym między Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze a Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu. Port Lotniczy Warszawa-Radom może w niedalekiej przyszłości stać się jednym z kluczowych pracodawców dla mieszkańców Radomia i okolic. Proces rekrutacyjny cały czas trwa, kolejne oferty pracy pojawiają się z miesiąca na miesiąc.
Natomiast działamy tutaj też zgodnie z harmonogramem, który przygotowaliśmy sobie wewnętrznie w zakresie pozyskiwania pracowników, później ich szkolenia, wdrażania do pracy. Do końca roku można aplikować jeszcze na stanowisko specjalisty branży drogowej, specjalisty branży mechanicznej czy branży sanitarnej. Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie CV na adres rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia. Te rekrutacje, które dotychczas się odbywały, zostały w większości pozytywnie zakończone. Osoby, które się zgłosiły, myślę, że tutaj wybór jest duży, także mamy w kim wybierać i będziemy starali się kogoś zatrudnić. Kolejne rekrutacje mają zostać ogłoszone na początku 2022 roku. Leclerc. Bonus Leclerc. Karta i aplikacja Bonus Leclerc. Wyjątkowe oferty, specjalne rabaty. Załóż kartę Leclerc i pobierz aplikację. Aktywuj kupony i kupuj taniej. Więcej korzyści już teraz z kartą i aplikacją Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Na program zaprasza Pop Gym. Jedyny klub klasy premium w Radomiu. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Białobrzegi, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę przede wszystkim zdrowia. Niech nie zabraknie radości z rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole. Nowy rok niech będzie dla Państwa okresem realizacji planów, zamierzeń i najskrytszych marzeń. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Witam serdecznie dziś z Nowego Miasta. Witam wszystkich mieszkańców Nowego Miasta, naszej gminy. Witam telewizorów i internautów. Dzisiaj zapraszam Państwa na plac Honorata Koźmińskiego. Tu, przy szopce wigilijnej, chcemy złożyć sobie życzenia. Jeszcze kilka dni temu, wspólnie z naszymi najmłodszymi mieszkańcami, witaliśmy początek Adwentu i oczekujemy na przyjście małego dzieciątka. Niestety nie będzie tak jak co roku spotkania wigilijnego, żebyśmy mogli sobie złożyć wspólnie życzenia. Obostrzenia pandemiczne nie pozwolą nam na to, ale z tej okazji chciałem wszystkim Państwu złożyć wyjątkowe życzenia, bo Boże Narodzenie to taki piękny czas, to wyjątkowe dni dla nas wszystkich. Z tej okazji życzę Państwu zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Urok polskiej Wigilii, opłatek podzielony w geście życzliwości i przebaczenia, rodzinne świętowanie przyniosą wytchnienie i ulgę od codziennych trosk i zmartwień. W nadchodzącym roku życzę wszelkiej pomyślności i wielu szczęśliwych dni wypełnionych spełnianymi marzeniami. Niech ten rok przyniesie jak najwięcej łask Bożych dla nas wszystkich. I z tej okazji pragnę z wszystkimi podzielić się tradycyjnie opłatkiem. Wszystkiego dobrego, Nowy Rok. Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. To czas radości, pojednania, czas rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole. I z tej okazji, z tego pięknego miejsca, serca Szydłowca, życzę wszystkim Państwu, naszym mieszkańcom, odwiedzającym nam z gościom, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, w imieniu własnym, w imieniu zarządu i w imieniu Rady Powiatu chciałbym wszystkim słuchaczom złożyć życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Niebawem wszyscy będziemy świadkami narodzin Bożej Dzieciny.
czyli symbolizować będzie to wiarę, nadzieję, miłość i pokój. Życzę wszystkim wiary, że nadchodzący rok będzie zdecydowanie lepszy. Miłości, bo ta miłość wśród naszej rodziny, wśród nas najbliższych jest najważniejsza. Niech to ciepło domowe nas otacza, ciepło naszych przyjaciół, znajomych, niech wokół nas będzie samo dobro i ludzie dobrej woli. Nadziei na to, że w końcu ten okres pandemii minie, wrócimy do normalności i wrócimy do normalnego życia. Szanowni Państwo, życzę wszystkim, żeby w nadchodzącym 2022 roku spełniły się wszelkie nadzieje, te duże i te malutkie, bo jak wiemy, to te małe tworzą wielkie rzeczy. Jeszcze raz pogodnych, rodzinnych, ciepłych świąt Bożego Narodzenia z Lipska. Drodzy mieszkańcy i przyjaciele gminy Gust, nadchodząca Wigilia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Proszę na ten czas przyjąć ode mnie, pracowników oraz Rady Gminy najserdeczniejsze życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła, optymizmu oraz wiary w pogodne jutro. Niech nowonarodzony Chrystus zagości w Waszych sercach i będzie z Wami w każdym dniu nowego 2022 roku. Wielkim krokiem zbliżają się najważniejsze święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji w imieniu własnym, jak również pracowników Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia chciałbym wszystkim Państwu życzyć zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym, żebyśmy zapomnieli w tym czasie o problemach, troskach, a spędzili go w gronie rodzinnym, przy choince, przy stole, żeby to były ciepłe, serdeczne święta. Wszystkiego najlepszego. Czwartek zapowiada się pochmurny i deszczowy. Termometry w naszym mieście wskazywać będą 3 stopnie Celsjusza, a ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. W piątek czeka nas umiarkowane zachmurzenie. Termometry w naszym mieście będą wskazywać 7 stopni Celsjusza, z kolei ciśnienie wynosić będzie 116 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. W sobotę czekają nas obfite opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 stopni Celsjusza, a ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Biometr ciągle niekorzystny.